ponownie w testach Margo. Dzisiaj będzie maseczka ze złotem. Zapraszam. Witam serdecznie. Pozwólcie, że uzbroję się w przepaskę, żeby odsłonić czoło. Mam dzisiaj dla Was specjalną maseczkę z firmy Shevens. Luksusowa maseczka ze złotem, która uaktywnia. Co ona uaktywnia? Komórki. Celem to komórki. I poprawia wygląd skóry. Zawiera szampan, kawior, perły do wszystkich rodzajów skóry. Testowana dermatologicznie. Będziemy nakładać. Ja oderwę sobie jedną maseczkę. W tym zestawie mamy dwie maseczki po 5 ml. Teraz odetnę kawałeczek i będziemy nakładać. Jeszcze nie miałam takiej maseczki z perłami, z szampanem, z kawiorem i ze złotem. Uwaga, wygląda tak. Chciałam Wam pokazać. Już ją kiedyś miałam. Kupiłam sobie drugi raz specjalnie do tych testów. Ja już mam swoje zdanie na temat tej maseczki, ale zobaczymy teraz, co będzie tym razem. Czy to się potwierdzi, czy nie. Jak widzicie, ona jest tak lekko jakby przezroczysta. Ona ma taki żółty kolor. Będzie to widać? Tak, taki żółty, przezroczysty kolor. To jest maseczka, którą, poczekajcie, się spłukuje. Tak ciepłą wodą się spłukuje. Nałożę sobie całą tą maseczkę, ponieważ jest jej niezbyt wiele w opakowaniu, tylko 5 ml, jak słyszeliście, troszeczkę tutaj na szyję, żeby szyja też została odświeżona. Przepraszam za hałasy w tle, bo moja rodzina próbuje zjeść posiłek. Jak widzicie, prawie tej maseczki nie widać. Pierwsze wrażenie moje. Na razie jeszcze mnie nic nie szczypie. Na razie mnie jeszcze nie piecze. No tutaj odrobinkę właściwie koło nosa. Jakby zaczyna. Maseczka nałożona. Zobaczymy się za 5 do 10 minut. Na razie. Jestem ponownie z moją złotą maseczką na twarzy, której nie widzicie, bo ona jest przezroczysta. W każdym razie chciałabym jeszcze przeczytać, co obiecuje producent. Maseczka ma aktywować mikrocyrkulację komórek, więc mam nadzieję, że to mrowienie, które mam w całej twarzy, to jest właśnie ta mikrocyrkulacja. Nadawać nawilżenie i poprawiać wygląd twarzy. Nasza twarz ma... Sorry, bo tłumaczę właśnie bezpośrednio. Nasza twarz ma mieć niezwykły blask nadany. I to ma być taka ekskluzywna pielęgnacja naszej skóry. Słuchajcie, co jeszcze? Dobrze, ma mnie odmładzać. Nie wierzę w to. Zrobię coś takiego, słuchajcie. Spróbuję odrobinę zetrzeć tej maseczki. Żeby Wam pokazać, czy ją mam na twarzy. Widzicie? Taka jakby żółta poświata. Taka powłoczka żółta poświata. I ją co prawda teraz ścieram, ale trzeba ją zmyć ciepłą wodą. Chcę Wam tylko pokazać, że rzeczywiście mam tą maseczkę na twarzy. No nie wiem, czy to widać. Musicie uwierzyć mi na słowo. Zobaczymy się za chwilę. Wracam do Was ponownie z bardzo mokrą twarzą. Pozwólcie, że sobie wytrę twarz. I szyję. I teraz będę mogła do Was mówić. Pierwsze wrażenie. Maseczka dosyć przyjemna. Chociaż troszkę piecze, ale myślę, że to właśnie ta aktywacja tych komórek następuje. Teraz tak. Oczywiście uczucie jest przyjemne, jest świeże, odświeżona twarz. Czy nawilżyła moją twarz? Nie powiedziałabym, ponieważ moja skóra pragnie, żeby czymś ją posmarować.
Przepraszam, więc chyba to jest najlepszy wyznacznik tego, czy ona pielęgnuje. W każdym razie czuję jeszcze takie rozchodzące się ciepło. Nakładam moje serum. Być może działanie tej maseczki nastąpi troszkę później. Przepraszam, rodzina. I jeszcze odrobinę tego serum. To jest taki tłusty serum, już Wam pokazywałam, z tej firmy Cosnature. A ja lubię takie lekko natłuszczające kremy. O, od razu lepiej. Od razu lepiej. Zobaczymy. W każdym razie wydaje mi się, że mogę polecić Wam tą maseczkę. Ona jest troszeczkę droższa od tych normalnych, bo te maseczki z firmy Schwedens kosztują 55 do 60 centów, a ta kosztowała chyba 1 euro, bo to jest luksusowa maseczka ze złotem. I powiem Wam nawet, że sprawdzałam tutaj w składzie i najpierw jest woda, gliceryna, sodium karbomer, urea, ekstrakt z kawioru i potem jest złoto. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, na szóstym miejscu jest złoto rzeczywiście. O, nad moim palcem. Gold. Oczywiście tam jest jakaś tysięczna mikrograma, oczywiście, ale jest maseczka ze złotem. W każdym razie polecam Wam, wypróbujcie sobie. Pokażę Wam jeszcze raz w całości, bo tak niefortunnie obcięłam. Polecam Wam tą maseczkę. Rzeczywiście daje takie ciepło, troszeczkę piecze, ale jest to znośne i dosyć przyjemne. Zobaczymy, jakie będą efekty rano, a na razie ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia. Zobaczymy się w następnym teście. Pa, pa. Trzymajcie się. Cześć.